Marzec 45. Z 9. pancerną i 99. mamy zająć most. Jak się przedrzemy, to opór niemiecki załamie się. Hej, witam was serdecznie, ja jestem Besio, a to jest kolejny odcinek z Call of Duty World War II, Misja Ren. Fabuła naprawdę teraz się rozwija. Jestem mega ciekawy, nagrywam to za jednym strzałem, także jedziemy dalej. Zapraszam. Pragnę być przy Hazel, przy narodzinach naszego dziecka, ale muszę przekonać Pearsona, żeby dał mi walczyć. Muszę odnaleźć Zussmana. Wiem, że on by mnie ratował. Jeżeli nie wrócę do domu, to czuwaj nad nimi, bracie. Wróć, wróć! Wow, wow. Co ty tu robisz? A jak myślisz? Ryzykujesz. Ty, ja bym tam nie właził. Pearson dawał gaźnik. Dzięki za cynk. No kurwa, jaja sobie robisz. Nie zostawię Zussmana na pastwę. Pozwierzaj się kapelanowi. Tu nie ma miejsca dla gnoja, który nie wypełnia rozkazów. Postąpił pan wbrew rozkazom i nie zostawił swoich ludzi w Kasserin. Co żeś kurwa powiedział? Słyszał pan. Wypierdalaj, póki jeszcze możesz. Davis mi mówił, to nie twoja wina. Próbowałeś tylko ocalić swój pluton. Spieprzaj! Spieprzaj! Nigdy się nie wybieram! Spieprzaj, mówię! Nóż, kurwa! Kurde. Czyli nie jest jednak taki zły, po prostu... Miałem rozkaz się wycofać. Ale ja po prostu chciałem się popisać. Powiedziałem ludziom, że utrzymamy przełęcz do przybycia posiłków. Ale te nie nadeszły. Nareszcie. Nigdy nie nadeszły. Pewnie masz rację. Skazałem ich na śmierć. Teraz idź. Bez plutonu nie idę. Wydaje ci się, że masz jaja. Spróbuj skupić się na zadaniu, gdy dookoła każdego dnia twoi ludzie padają jak muchy. Turner nigdy nie poddałby się! Nie żyje! Niech jego ofiara coś znaczy! Żadna ofiara zbyt wielka! Co ty wiesz o poświęceniu? Nic! Nic, a to? Zwolnienie z honorami podpisane przez Davisa. Mój bilet do domu. Tam mogłem mieć wszystko. Powitanie godne bohatera. Nawet brązową gwiazdę. Ale mam tu jeszcze zadanie. Ciebie chyba pojebało. I to jeszcze jak. Kurde, no faktycznie. Dobra, do szeregu. Sierżancie? Do szeregu mówię, kurwa. Jeśli chcesz wrócić, to teraz. Nie waż mi się włazić w drogę. Widzę, że rodzina w komplecie. Nie cała. Weźmy ten most i znajdźmy naszego brata. Dokładnie. Jeśli Zussman żyje, to po drugiej stronie. Musimy tylko zająć most. No dobra, oto i on! Ostatni most na Renie! Przeprawimy konwój i jesteśmy u Fritz. I pozamiatamy. Wszystko albo nic. To tutaj zmierzaliśmy. O kur... No dobrze, to było pewne. Ale falą. Dobra! Za mną, ruchy! Musimy zabezpieczyć wejście na most! Tak jest, sir! Jazda! Hej! Nie próbuj mnie zawieść! Dostałeś drugą szansę! Nie zawiodę. Ruchy!
Ogień. Konwój będzie nas osłaniał przy podejściu do mostu. Ruszajmy! Dobra, leżą. To są Niemcy! Rzucam granat! No ile on strzałów musi przyjąć, żeby paść? Mamy inną broń? Co oni są, kurwa, ze stali, czy co? Coś tu było. Cześć, apteczka. A kto mi teraz będzie dawał apteczki, jak Zussmana nie ma? Sukinsyn. Za czołgiem! Ale dupło, aż zareagowało dźwięk. Co oni są, kurde, ze stali w tej misji, czy co? O, użyjemy wieżyczki. Będzie pozamiatane. Dobra, wyskakujemy. Apteczka. Apteczka. Przypalam! Aha, dobra. Daniel, zajęło, zabezpieczyć górne piętra. Rzucam granat! Macie, żyjcie. Dobra. Daniel, zasłaniam cię! Czyścimy górne piętro! Leci granat! O kurwa. No musiał spaść, nie wierzę. Jeszcze raz. Rzucam granat! Idziemy! Daniel! Granaty i dymne! Okej, okay. A co my tu mamy? Dobra, to jest dobre. To jest dobre. Uzupełnimy amunicję. Daniel, zasłaniam cię! Czyścimy górne piętro! Teraz tam rzucimy granat. Okej. Dobra,
schodzimy na dół, tak? Jeszcze raz amunicja, nigdy za dużo. Kto tu gada? Szwaby wysadzą ten most, musimy ich zatrzymać. Stoj, co jest? Rzucają co mają. Dajcie nam trochę czasu, zajmiemy się ładunkami. Pójdę na szpicy, a Daniels i Stiles osłonią saperów. Pytania? Gotowi? Idziemy! Okej. Okay. Wydwaj! Zajmijcie się ładunkami pod głównym przedziałem! Szkopy się wycofują! Uwaga, nie wychylać się! Idziemy. Leci granat! Okej. Okay. Jedziemy. Dostał. Granatami we mnie. O kurwa. Fuck. Co radzi być? Kocior może na ty idę mnie! Zwrotnie z zamówieniem! Wytrzymał mnie, panie! Co się stało do mnie? Lecimy! Lecimy! Wciąż mamy robotę do wykonania! Patrzcie, lezie! Słyszycie? Samoloty, no. Nie! Temu co? Rzucam granat! Kiedy co ona zaatakował? Nie wiedział co robi. O kurde. Apteczka. Sierżancie, wskaż wrogów! Bania, bania. Ładnie. Coś do mnie strzela. Dobra. Lecimy dalej. Rzuć mi ten dymny! Łap! Mam granaty i dymne! Co ja zrobiłem? O, ktoś tam zginął, dobra. Dobra, był tu. Dostałem. Oczyścić tę wieżę! Dobra, to apteczka.
Jedziemy. Chcesz, mam dla ciebie granaty. Dobra, wiem. O, ty cwaniaczku, jaki skamuflowany. O, fuck. Dobra. Dalej. Granacik. To już czysty. Wieża czysta. Co to? Nie to. Pamiątka. Dobra. Apteczka. Schodzimy. Kurde. Dobra. Amunicja. Idziemy dalej. Te samoloty za chwilę rozwalą most. Musimy przejąć baterie przeciwlotnicze. Dokładnie. Ruchy już! Mam granaty i dymne! Wyrzucam granat! Rzucam granat! Dym i ogień zaporowy! Już! Rzucam granat! Musimy przejąć baterie przeciwlotnicze! Amunicja? Amunicja? O ty skurdy synu. Apteczka, Boże. No nie trafiłem ani razu. Dobra, to wszyscy. Fa, wskakujemy i łoimy w nich. Broń się mostu! Nie odpuszczaj! Daniel, na lewo! Prosto w cel! Oberwał i spada! Na pierwszej! Dobrze! Ogień! Dużo ich, dużo ich, ale damy radę. Leżą! Na pierwszej! Czyżbym się nie znał na zegarku? Nie mogę strzelać! Bieg, nasi! No to wypadamy z tego. Działeczka. Daj granaty. Apteczka. Okej, okay, nasi w nich prują ładnie. On tam miał pancerz Shreka. Skopy dają
Nie mam amunicji. O ku... Fuck. Dostałem z czegoś. Nie mówcie. Daj 7 pocisków, dobra. Apteczka. Widzę ruch! Wychodzą! Wszyscy wstrzymać ogień! Nie strzelam! Kurde, czemu? To koniec. Koniec. Czyżby koniec gry? Ej, teraz jak się wciągnąłem? Nie, no to na pewno jeszcze nie koniec. Tu to nowy hoład. Chyba jestem panu winny przeprosinę. Jesteś mi winny sporo więcej. Zapraszam. Tworzymy historyków. Pierwsi zamiast. Czego się kapisz, Fritzo? Mamy dane o obozach niemieckich w pobliżu. Davis kazał czekać na zgodę, zanim przystąpimy do wyzwalania. Ale sami wiecie, co robić z takim gospodarzem. Tak jest, sierżancie. No, coś Pearson się zrobił troszeczkę jakby... Jestem dumny, że nasz pluton pierwszy przekroczył Ren. Konwój zmierza teraz w samo serce Rzeszy. Wojna już niemal wygrana. Nie dla mnie. Nie póki nie znalazłem Zussmana. Dokładnie. Ruszyliśmy z mostu na wschód, przeszukiwać obozy. Myślałem, że wiem, czym jest okrucieństwo. Gówno wiedziałem. Ale jedno jest pewne. Nie sposób zapomnieć tego, co zobaczyłem. Według ocalonych resztę jeńców, w tym Zussmana, zabrano do mniejszego obozu 3 godziny marszu na wschód. Miałem tylko nadzieję, że Zuss jeszcze żyje. Coś czuję, że opuścili okolice. Masakra. Tu mam wejść? Nie? Może tam przez tą bramę? Też nie? Ty mi otworzysz pewnie, co? To byli nasi. Przygotuj aparat. Niech świat się o tym dowie. Puścisz mnie tam dalej? Traktowali ich tu gorzej niż zwierzęta. Wygląda na to, że byli bici, głodzeni, zmuszani do pracy ponad siłę. No. Wystarczy pojechać do Auschwitz. 10 kilometrów stąd. Znaczy ode mnie. Naziści wymordowali naszych z zimną krwią. Ogień piekielny nie byłby w stanie wymazać tych zbrodni. Pewnie ich śmierć miała być pokazaną karą.
Masakra. Zamordowali najsłabszych. Tych, którzy by ich spowalniali. Nie. No to idziemy za nimi. Obiecałem Zusmanowi ratunek. Sierżancie, idę na szpicy. Zusman! Szybko! Res, strzelaj! Wszystko w życiu zatacza krok. Ta wojna, zdarzenia z przeszłości. Zupełnie jakby było mi pisane. Najwyższy czas wracać do domu, braciszku. Nie, powiedzcie, że jego brat zginął wtedy. Zginąłeś tam wśród śniegów. No. Wszystko przeze mnie. To dlatego ma takie wyrzuty. Cholera. Idę po ciebie, Zus. Nie umrzesz, bracie. Nie teraz. Nie dziś. Zusman! Krzyczcie dalej, jak on, jak jego Niemcy prowadzą. Nie! Rozstrzeliwują ich. Jezu, jaki chudy. Czy ja znowu majaczę? Co oni ci? Myślałem, że zostawili nas. Że umrę tutaj całkowicie sam. Napij się. Już dobrze. Zawsze nade mną czuwałeś, Paul. Tak było pewnie i dziś. Tylko jedno trzyma człowieka na nogach w czasie tej długiej drogi. Bracia broni walczący u jego boku. Odpowiedzieliście na wezwanie. Kurde. Z wyżyn i z nizin przybyliście walczyć o pokój i wolność. Dziękuję wam. Cały świat dziękuję. Gdziekolwiek będziecie, pamiętajcie. Już na zawsze pozostaniecie braćmi. Bohaterami. To na tyle, chłopy. Zusman, chciałbym ci to dał. Tobie się bardziej przyda. Masz dzieciaka. Dzięki, to dla mnie wiele znaczy. Będzie dobrze. Panowie? Quince! Wasz syn marnotrawny powraca! Cholera. Poradzisz sobie, stary? Wpadnę do Zusmana. Pan do domu? Armia to mój dom. A ty co, nie zostajesz? Już zatęskniłem za Teksasem. Trzymaj się, farmerze. Trzymam. Powiem synowi, jak walczyłem u boku Pearsona. Wielkiego wodza i pojeba. Dokładnie. I to jeszcze jakiego? Jak będziesz w Chicago... Kiedyś będę. Prędzej to ja pierwszy odwiedzę to twoje całe Longview. Wpadaj, kiedy chcesz. Wiesz co? Wtedy jak nas złapali... odebrali nam więcej niż wolność. Choć trzymali więźniów razem, to każdy był sam. Liczyło się tylko to, żeby przetrwać. Ale ty...
Mogłeś wrócić jako bohater. Czemu zostałeś? Co to za bohater, który nie pomaga? Do końca. Do końca. Tej nocy sen skończył się inaczej. Wróciliśmy do domu. Obaj. Ciągle słyszę tamte wilki, Paul. Czasem nawet je widzę, ale nauczyłeś mnie z nimi walczyć. To powinno być twoje. Pokazałeś mi, że bohater ryzykuje wszystko, żeby ocalić swojego brata. Jesteś moim bratem i bohaterem. I to by było na tyle, moi kochani. Co by tu powiedzieć na koniec? Początek napawa optymizmem. Środek trochę zszedł z tego, ale końcówka, powiem, mocna, ciągła mnie. Myślę, że całokształt produkcji uważam jako udany. Nie chcę tutaj ferować wyroków, czy to jest najlepsza część koda, czy nie. Mi się podobało. Ogólnie na plus. Chciałbym wam podziękować za uwagę, za to, że obejrzeliście całą serię. No i widzimy się w następnych materiałach, w następnych produkcjach. Mówiłem ja, Besio. Trzymajcie się, hej.